Cześć wszystkim, ja jestem Kuba Agro i witam Was w kolejnej prezentacji modyfikacji na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Platformer Pack Class Edition. Jest to dosyć stara modyfikacja, ale mało popularna w Polsce. Jej autorem jest Ramraf, czyli jeden z moderów, którzy należą do większej właśnie grupy niemieckich moderów, którzy mają własne mocno szanujące się forum z modami, no i z niego na pewno znacie wiele dobrych modyfikacji. Także może na sam początek pokażę Wam, z czego składa się Platformer Pack. Platformer Pack składa się z trzech ciężarówek oraz trzech rodzajów naczep do nich. Nie mamy tu zbyt wielu konfiguracji. To są naczepy takie platformowe, które pozwalają nam przewozić różne palety, bele i tak dalej. Mamy tutaj cztery marki kół. Od razu zmieniają się też szerokości tych kół i tak dalej. Oczywiście jest możliwość GPS-a, ponieważ mam tą modyfikację. I konfiguracje mocowe od 421 koni do 625. W pozostałych przypadkach jest tutaj podobnie, natomiast mamy nieco więcej konfiguracji. Na przykład mamy coś takiego jak spoiler design, czyli właśnie te z tyłu różne bariery. No i konfiguracje mocowe od 360 koni aż do 530 i największa ostatnia ciężarówka, która ma tutaj dwie osie z tyłu. O, mamy taką konfigurację, która bardzo ładnie tutaj nam wygląda i posiada konfiguracje mocowe od 421 do 625 koni, także już całkiem spora maszyna. Oprócz tego posiadamy tutaj przyczepę taką ze skrętną osią, którą możemy przyjąć normalnie do na przykład ciągnika. Naczepę, taką trzyosiówkę, także naprawdę to już jest spory sprzęt. Oraz przyczepę tandem na dwóch osiach. Każda z tych maszyn posiada IC panel oraz oświetlenie. Oraz autoloada, ponieważ ta modyfikacja jest też wyposażona w autoload. Oczywiście otwieramy sobie drzwi z jednej i z drugiej strony. Tutaj nam takie oczywiście bariery działają. Możemy sobie tutaj otworzyć tą skrzynię, znaczy tą tutaj skrytkę, i w niej mamy dźwignię do opuszczania jednej z tylnych osi. Jak widzicie, teraz mamy opuszczone obie osie. W środku maszyny też mamy kilka opcji z IC panelem, natomiast ja ich obecnie nie mam, dlatego że mam starą wersję, znaczy mam najnowszą wersję Simple IC, a tutaj jest potrzebna nieco starsza wersja. Chyba, zaraz zobaczymy. A nie, dobra, jednak działa. Myślałem, że nie działa, a jednak. O, na przykład taka osłona. Tamtą też możemy uruchomić. Sporo tu mamy różnych ciekawych bajerów. Na przykład możemy zapalić światło w kabinie za pomocą tego przycisku. Możemy dostosować sobie podłokietnik. U pasażera także. Ale oprócz tego u pasażera mamy taką ciekawą funkcję, tylko nie pamiętam, gdzie się ją. A wiem już. O, mamy takiego tutaj kolegę, którego możemy też wyłączyć, tylko on tutaj no, różnie działa. O, no i tak to właśnie tutaj nam funkcjonuje. Są światła do jazdy dziennej. No, kolega jest, żeby... O, poszedł sobie wreszcie. Jest po to, żeby nam nie było nudno w trakcie podróży. Czasem do nas coś gada.
Możemy tutaj, mamy dwie możliwości ściągania tych wszystkich tutaj plandek. Albo możemy to zrobić za pomocą przycisku po prostu X oraz N. O, właśnie. W taki sposób. Albo możemy to zrobić za pomocą Simple IC. Ręcznie. Czyli tak. Po pierwsze, ściągnąć to całe olinowanie tutaj. Firankę podnieść i osobno opuścić całą tutaj konstrukcję. Oprócz tego mamy oświetlenie, które nam tutaj pięknie działa. I jeśli nam w załadunku przeszkadzają, to wszystkie tutaj belki małe możemy pozdejmować. Na przykład. Aha, nie, akurat to nie ten przycisk, pomyliłem się. Tu na końcu mamy te przyciski chyba. Tak, jak widzicie, możemy te wszystkie belki sobie tutaj pościągać. Żeby wejść tutaj musimy oczywiście wskoczyć, ale jeśli nie chce nam się wskakiwać, to możemy też zrobić to nieco inaczej. Otworzyć sobie tył i tu mamy takie schodki, dzięki którym bez wskakiwania ładnie tutaj nam się wchodzi. Oczywiście z tej strony analogicznie się to wszystko otwiera. W każdej przyczepie jest tak samo, czyli też mamy oświetlenie oraz wszystkie burty otwierane i tak dalej oraz autoloada. Chciałem Wam jeszcze zaprezentować, jak się prezentuje ten właśnie Schmitz. Czyli największy tutaj nasz zestaw wybrałem. Najmocniejszy koń pociągowy oraz największa naczepa. Ten również posiada właśnie te wszystkie funkcje w kabinie, a także posiada światło jazdy dziennej. Czyli tak jak mówiłem, jednak jest potrzebna najnowsza, najlepiej mieć najnowszą wersję Simple IC i to wszystko nam będzie ładnie tutaj działało. Oprócz tego mogę Wam na koniec zaprezentować funkcję Simple, nie Simple IC, tylko no. Autoloada. Załadujemy sobie to, może jeszcze to. Przyciskiem U uruchamiamy autoload, natomiast przyciskiem Z wybieramy, co chcemy ładować. Palety z peletem, kwadratowe belki. Duże kwadratowe belki z jakiejś modyfikacji, która nam pozwala robić większe belki kwadratowe. No i teraz mamy wszystkie rozmiary bel okrągłych. Czyli modyfikacja jest ewidentnie przygotowana pod Straw Harvest. Palety z misji, pudełka na jajka oraz belki bawełny. Ciekawe, ile tutaj takich belek bawełny wchodzi. Pewnie nie za wiele. Odpalimy sobie tą funkcję. O, jak widzicie, już nam się załadowała pierwsza paleta. No i druga. I tak będzie coraz dalej. Większość modyfikacji, które są nam od Hawie dotyczących palet tutaj nam wejdą. Niestety nie działają nam tutaj wszelkie palety i Big Buggy z Hofbergmana. Niestety wszystkie te bajery, które mamy na Hofbergmanie są całkowicie inne i do nich autoloady nam działać nie będą. We wszystkich pozostałych naczepach jest sytuacja analogiczna, więc nie będę teraz Wam pokazywał jeszcze raz tego samego. Jak możecie zauważyć tutaj, no wszystkie takie różne detale są, szczegóły są zachowane. Takim na przykład fajnym drobiazgiem są te światła do jazdy dziennej oraz światła cofania.
które mi się bardzo podobają. Nadal niewiele maszyn farmingu ma te światła, ale one są całkiem fajnym bajerem. Linki do Simple IC oraz do tej modyfikacji podrzucę Wam w opisie. A jeśli moja prezentacja Wam się podobała, to oczywiście dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie, cześć!